Cześć Larys, witam Cię serdecznie. Przepraszam od razu za mój głos, lekko ochrypły, ale to jest początek roku, wrzesień, więc od razu dużo zacząłem mówić, pierwsze klasy. Jestem na Twojej stronie internetowej. Tutaj też są zdjęcia, które wysłałeś w ramach omawiania zdjęć widzów. Bardzo Ci za to dziękuję. I przejdę może do tych zdjęć, które wysłałeś, a zaraz do strony wrócimy. Gdy zobaczyłem te zdjęcia, to pomyślałem, chcę o tym porozmawiać, ale wiem, że się boję, bo tematy związane z, zaraz do tego dojdziemy, z ciałem, z przemijaniem, nie to, że to jest jakieś tabu i jest mi obce, ale jest to z punktu widzenia sztuki rozmawiania o fotografii czasem bardzo trudne i trzeba być delikatnym, bo to są kwestie osobiste. Napisałeś mi, że jesteś lekarzem, a to, co teraz oglądam, to są różnego rodzaju fotografie, makro, spod mikroskopu, prześwietlenia. To jest, wiem, że to jest rentgen piersi. Zaraz na stronie przeczytamy inne szczegóły. Tutaj są takie fotografie, które mnie bardzo zainteresowały, bo to jest budowanie iluzji świata. To jest, mam wrażenie, że to jest jakieś zoo i takie terraria, takie miejsca w zoo. Też zawsze się zastanawiam nad tym, jak to jest zbudować komuś świat. I już teraz, jak obejrzałem ten pierwszy zestaw o tych komórkach i później o tym budowaniu świata, czułem, że właśnie wejdzie coś takiego. Zwierzęta, ale nie w takim sensie, jak my je na co dzień postrzegamy, ale wiemy, że tutaj widać to, że to są wypchane, że to są raczej obiekty, a nie zwierzęta. Czyli co my z tymi obiektami robimy, czemu zwierzęta stają się obiektami, jaką pełnią rolę, że są traktowane przedmiotowo, naukowo. O właśnie. Myślę, że to, że jesteś lekarzem, ma bardzo duży wpływ. No przede wszystkim na Twoją pracę, to, że możesz, że masz możliwość dotarcia do takich różnych obiektów, to też skłoniło Ciebie do zastanawiania się nad obrazem tego, co jako naukowiec, lekarz, czym się interesujesz. I to są te zdjęcia, które mi wysłałeś ostatnio w mailu. Takie fotosyntezy. Czemu fotosyntezy mówię? Zaraz przejdę do tego dalej. I one wydają mi się interesujące, bo zahaczają od razu, bardziej niż reszta zdjęć, o moim zdaniem o język fotografii. Popatrz, jak te zdjęcia obejrzałem, przejdę teraz na Twoją stronę, te zdjęcia komórkowe. Tutaj na Twojej stronie jest bardzo taki wyczerpujący opis, o czym są te fotografie. To ja go przeczytałem, ale popatrz, że tutaj, jak ja czytam, białka serca poddane elektroforezie. Albo tu, w tym miejscu. Klatka piersiowa, poczekaj, coś mi komputer muli, linkit, ktoś mnie zaczepia. Białka serca. Tutaj mamy klatka piersiowa, serce, elektrody ablacyjne. Preparat naukowy, komórki nerki. Fragment stłuszczonej wątroby, preparat naukowy. I widzisz, gdy ja czytam, to jest ciekawe, co to jest. O, ściana jelita grubego. Krypty jelitowe. I gdy ja czytam opisy, to raptem coś znika z tych zdjęć. W sensie, że one stają się faktycznie obiektem naukowym. Zanim ja przeczytałem te opisy, jak zobaczyłem tylko same zdjęcia, to te fotografie były abstrakcją. To jest jeden trop, do którego zaraz wrócę, który wydaje mi się interesujący. Przejdźmy teraz do reszty zdjęć. Tutaj jesteśmy. I teraz, tak jak mówiłem, to wydało mi się na początku abstrakcją, ale później, kiedy zobaczyłem, że to tytułujesz, to stało się też może bardziej ilustracją pewnego po prostu zjawiska medycznego. I dopiero, gdy zobaczyłem te zdjęcia, które są Twoimi ostatnimi fotografiami, co jest ważne,
zrozumiałem, że te fotografie potrzebują języka sztuki. W związku z tym, że ty jesteś lekarzem i to nie jest żadna, nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał, no, żeby uprawiać fotografię, trzeba skończyć studia artystyczne. Nie, ale ten język sztuki, język fotografii może nam bardzo pomóc w przenoszeniu tych treści, o których ty mówisz, a ty napisałeś mi, że interesują cię błędy w definiowaniu rzeczywistości, estetyka ludzkiego ciała, zwierzęta jako członkowie rodziny, definiowanie naturalności. I teraz popatrz, tutaj jest w magazynie Szum jest świetny wywiad z Krzysztofem Pruszkowskim. Krzysztof Pruszkowski to jest taki fotograf znany, mieszkający w Paryżu i w Polsce, podróżujący. I on w 75 roku, przejdę do tych zdjęć, bo mam je zrzucone, zaczął realizować takie zdjęcia, które się nazywały fotosynteza. I ja sobie je przypomniałem, gdy zobaczyłem te twoje dzieci z tymi jakimiś zwyrodnieniami, zwyrodnieniem warg. Popatrz na te fotografie. I ja pozwolę sobie przeczytać fragment. Ja wiem, że to może być dla ciebie nudne, zresztą może sobie artykuł cały przeczytać, ale co Pruszkowski mówi? Fotosynteza to nałożenie na siebie wielu sytuacji czasowo-przestrzennych, które w moim przekonaniu powinny się spotkać i rejestrowanie ich na jednym filmie. Technika ta wzbogaca treść obrazu fotograficznego, a jednocześnie wysubtelnia formę i daje jej wymiar enigmatyczny. Odczuwałem potrzebę robienia rzeczy, które nie istnieją, tworzenia zdjęć w sposób analogiczny, jak artyści, którzy tworzyli w innych obszarach sztuk pięknych, w muzyce, poezji, malarstwie i rzeźbie. Zdałem sobie sprawę, że robiąc fotosyntezy, fotografuję rzeczy, które nie istnieją, które nigdy nie istniały i nie będą istnieć, których sobie nie wyobraziłem i których nikt inny sobie nie wyobraził. Robię zdjęcia, żeby zobaczyć, co jest z tej drugiej strony, żeby sprawdzić, jaki będzie rezultat tego nawarstwienia. I teraz ta fotografia nazywa się, już ci mówię, 27 członków Sowiet Politbiura, 1981 rok. Ta fotografia to Nike Samotraki Louvre, Paryż, 1988. Tu mamy 22 krzesła z katedry w Bosch. Fotosynteza, 1985 rok. To jest bardzo ciekawe, to mnie naprawdę urzeka. Cień 60 samochodów opuszczających parking w cieniu jodeł pod Mont Blanc. Chamonix, 1985 rok. 196 skrzypiec. 60 pasażerów drugiej klasy metra w Paryżu. W godzinach 9-11. I kiedy ja patrzę na te fotografie i przypominam sobie twoje fotografie, które umieściłeś tutaj, tych dzieci, to widzę oczywiście pewną analogię, ale może inne intencje. I teraz ja wrzucam tobie ten temat, żebyś się nad tym zastanowił, na ile te zabiegi, nazwijmy to artystyczne, robię to oczywiście w cudzysłowie, pomagają nam przenieść pewne treści, bo te treści, które ciebie interesują, jak wizerunek, cielesność, życie, przemiana, zanikanie, one potrzebują bardzo trafnego języka, żeby tego nie przegadać, żeby tego nie spłaszczyć. I to jest trudne. We Wrocławiu mamy takiego profesora, mój profesor, jeden z dwóch moich mistrzów, Piotr Komorowski na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, który jest w tym temacie najlepszy, w takich poruszaniu takich wątków. Także jakbyś kiedyś chciał, jakbyś był w Wrocławiu, mogę was spokojnie skontaktować. Możecie posiedzieć nad fotografiami chwilę. A teraz chcę ci coś pokazać tutaj, Holy Bible. Chcę ci coś pokazać, mianowicie jak inni artyści tego dotykają, tych problemów.
To jest Biblia, która została wydana przez Brumberga i Schonarina. To jest dwóch fotografów, którzy specjalizują się w żonglowaniu w archiwach. Wybierają zdjęcia z archiwów, wrzucają w nowe konteksty, budują znaczenia, co jest pewnym językiem fotografii, językiem sztuki. I teraz zobaczmy taką stronę. I tutaj, jak widzisz, są na czerwono podkreślone fragmenty Biblii. Była wojna. I oni zostawili swoje obrazy, utrwalili swoje obrazy. Odeszli, odeszli, odeszli. To jest moje ciało, to jest moja krew. I tutaj trochę w końcu lżej. Na chwilę, na mały moment. Więc to jest ten język, którym się Brumberg i Schonarin posługują po to, żeby wyrażać, mi się wydaje, te rzeczy, które także ciebie interesują. Oni robią to w taki sposób interesujący, ponieważ biorą coś z rzeczywistości. W sumie sami w ogóle nie robili tych zdjęć, ani nie napisali Biblii, tylko robią taki kolaż, ale ten kolaż jest ich treścią. I to mi się wydaje bardzo interesujące jako jedna ze strategii poruszania tych tematów najcięższych, najpoważniejszych, najważniejszych dotyczących naszej egzystencji. I tak jak ci wcześniej pokazałem Pruszkowskiego, tak jak ci teraz pokazuję Brumberga i Schonarina, to są to pewne strategie, pewne sposoby, które warto rozważać. I wiesz, jako egoista, no, po prostu nie mogę nie powiedzieć coś o sobie. To jest zdjęcie z mojej książki pod tytułem Rozbite marzenie. Pojechałem kiedyś wejść na górę Ślęża, która jest koło Sobótki, tutaj niedaleko Wrocławia. Ale nie dałem rady wejść, bo tak jak teraz, wtedy byłem chory. A miałem statyw, wielkoformatowy aparat i zjechałem do miasta Sobótka i tam jest Muzeum Ślężańskie. Przeszedłem się po tym muzeum, kilka pomieszczeń i czytam, co jest napisane, że ten szkielet to jest ofiara zakładzinowa, że był taki zwyczaj, że zakupywano szkielety zwierząt, nawet dzieci. Bardzo często najmłodsze dziecko zakupywano w fundamentach świątyni żywcem po to, żeby przepłagać bogów. I ten pies został zakopany i został odkopany właśnie dokładnie w takiej formie, jak tutaj leży i był zakopany żywcem, złożony w ofierze. I to mnie poruszyło. I tą fotografią chcę nawiązać do twoich prac w ramach takiego, wiesz, dialogu artystycznego kolegów. A Ślęże sfotografowałem ostatecznie w taki sposób, z dystansu. Ale tu miałem swoje powody, bo to, wiesz, Strawiński, święto wiosny, pączkujące rośliny. No, jest to ostatnie zdjęcie w książce. Właśnie zamykające tematy właśnie takie, o których ty też mówisz, tylko ja robiłem je w inny sposób. I teraz ostatnią fotografią, którą chcę nawiązać do tych rzeczy, które ty zrobiłeś, ale znajdującą się na totalnej skrajności, co jest ciekawe, na totalnej skrajności sposobu obrazowania, metody pracy, jest fotografia, już włączam, Garego Winograna z Central Parku Zoo w Nowym Jorku z 1967 roku. Nie, o! Ja nie to ci znajdę zdjęcie, które na fejsa przed chwilą wrzuciłem, a to bym powiem, taki winograd w 1967 jest tutaj, patrz. I gdy ja patrzę na tę fotografię,
Ja nie jestem inteligentem, nie potrafię mówić mądrych rzeczy, nie jestem w stanie zadawać błyskotliwych pytań o kondycję ludzkości, ale czuję, że jeżeli jest coś do powiedzenia, coś do zobaczenia, coś do zastanowienia się na temat człowieczeństwa, na temat naszego miejsca tutaj, na tej planecie, to Winograd zadał te pytania tym obrazem. Żegnam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję za zdjęcia. To była wielka przyjemność. Mam nadzieję, że te wątki, które ci wrzuciłem do zastanowienia, jakoś ci pomogą. Życzę powodzenia w karierze medycznej i fotograficznej. Jakbyś był we Wrocławiu, dawaj znać. Umówię cię z Piotrem Komorowskim. Być może to by było ciekawe spotkanie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. No i zapraszam cię do Szkoły Karola. Wiem, że dużo podróżujesz, pisałeś mi, ale Szkoła Karola jest online, więc spokojnie sobie to ogarniesz. Cześć!